Na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie zapachniało lokalnym winem, a to za sprawą drugiego cieszyńskiego winobrania. Wydarzenie to znalazło się w programie kolejnej edycji Skarbów z Cieszyńskiej Trufły. Kontynuujemy naszą współpracę z Cieszyńskim Szlakiem Wina, także 22. edycja Skarbów z Cieszyńskiej Trufły to także drugie cieszyńskie winobranie. W programie drugiego cieszyńskiego winobrania nie zabrakło występów artystycznych, udeptywania winogron, pokazu otwierania szampana za pomocą szabli, pogadanek na temat zakładania winnic czy sztuki łączenia win z potrawami. Dla lokalnych winiarzy była to okazja do promocji swoich winnic, ale przede wszystkim spotkania i wymiany doświadczeń. Czy to stowarzyszenie pomaga? No na pewno stowarzyszenie bardzo pomaga, bo jednak pojedynczy człowiek, pojedynczy winiarz to jest pojedynczo sztuka, a jeżeli się jest w jakiejś grupie zorganizowanej jeszcze, no to do takiej grupy każdy podchodzi inaczej. Jest w tym moc jakaś. No właśnie, jest w tym moc, a ja już teraz pytam o pana winnicę w Kaczycach. Jak tam tegoroczne zbiory? Będzie coś? No moje tegoroczne zbiory dobrze się zapowiadają, jest dużo winogrona, są bardzo ładnie wykształcone. Już zaczynają się przebarwienia, także tylko czekać winobrania. Pana winnica to już taka winnica z tradycją, winnica rodzinna. Tak, winnice tak oficjalny, rok założenia to jest 2002, ale wino już uprawiałem i robiłem wino już w latach 80., 90., ale to tak nieoficjalnie, oficjalnie winnica jakby tak powstała w 2002 roku, a wino sprzedaję 4 lata tak z akcyzą oficjalnie. No i właśnie, z którego tego wina jest tak pan najbardziej dumny i zadowolony? Najbardziej zadowolony z tych win medalowych, które tam kiedyś dostawałem medale w Zielonej Górze na konkursach, ale teraz już raczej z braku czasu, żeby te wina przygotować, bo wiadomo, na konkurs wino trzeba przygotować tak jak piosenkarkę do konkursu piosenki, tak jak wino na konkurs wina. Trzeba na to poświęcić jeszcze czas. Ważnym punktem spotkania była inauguracja wystawy prac studentów z Akademii Śląskiej, przygotowanych na zlecenie miasta Cieszyn pod nazwą Park Miejski Cieszyński Winograd. Zaplanowali winograd na nieużytkach miejskich w okolicy ulicy Liburnia. Także będzie wystawa w sali wykładowej w zamku. Mam nadzieję, że się spotka z przychylną opinią publiczną. Na to liczymy i mam nadzieję, że później po tej przychylnej opinii prace zaczną nabierać szczególnego tempa. Będzie kolejna edycja cieszyńskiego winobrania? Będzie, oczywiście, obiecuję, tak. Jeszcze myślę, że przez kilka lat się spotkamy tutaj, ale już niedługo mam nadzieję, że na wzgórzach cieszyńskiego winogradu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.